Wdowska to jest program To Tylko Rock'n'Roll, program stworzony przez NUR TV i Fundację Rock'n'Roll Wygraj Życie. Fundację, którą, jak doskonale Państwo wiecie, od lat zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej. Działa na rzecz poprawy jakości życia chorych i wspiera te niekliniczne, ale nadal szalenie ważne obszary ich życia. I dzisiaj mam ogromną radość i zaszczyt gościć Olgę Myślińską i Jacka Maciejewskiego. Bardzo Was serdecznie witam. Cześć, i spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o profilaktyce. O profilaktyce, z którą nierozerwalnie związany jest tak zwany dzień na U. Dzień, który doczekał się wielu interpretacji, o których mam nadzieję mi zaraz opowiecie. Ale jaka jest ta jedyna słuszna? Jedyna słuszna? Czy może nie ma jedynej słusznej? Nie ma jedynej słusznej, bo to jest trochę nazwa historyczna, bo od 5 lat robimy dzień na U, czy jakoś tak. Więcej, 2018, czyli 5. Czyli 5, tak. I pierwotnie to była kampania, jak większość kampanii profilaktycznych, skierowana do kobiet. I to było zaproszenie na USG piersi, po to, żeby potwierdzić ich zdrowie. I ten pomysł na potwierdzenie zdrowia cały czas jest aktualny, bo tak rozumiemy profilaktykę, że to jest... To są komunikaty kierowane do zdrowych ludzi i po to, żeby to się nie zmieniło, żeby po prostu pozostali zdrowi, no to powinni to zdrowie potwierdzać, a nie, że im się tam, czy nam się wszystkim wydaje. Nie? Dobrze mówię? Tak. Ja bym jednak dodała jedną rzecz, bo sam dzień ma swoją definicję. Bo to jest taki dzień, którego potrzebuje każda i każdy z nas, żeby potwierdzić swoje zdrowie w badaniach. Natomiast nazwa rzeczywiście, tak jak Jacek powiedział, jest nazwą historyczną i zaczynaliśmy od USG piersi. Teraz zaczynamy mówić szerzej, bo profilaktyka i badania profilaktyczne to przecież jest temat dużo szerszy niż tylko USG piersi. I w tym roku... No właśnie, to nie tylko USG, bo nie samo USG to zdrowie potwierdzi, a szereg innych badań, które warto wykonywać i wręcz chyba trzeba, to może powinien... Tak, jeszcze tak na chwilkę wrócę do poprzedniego, że faktycznie jest tak, że to pytanie, co to oznacza dzień na U, nas w tej chwili dosyć często dopada i trochę tak jak tutaj sobie dworujemy z tego, to faktycznie jest nazwa własna, pod którą możemy sobie różne rzeczy wkładać. W tym roku akcentujemy trochę zaproszenie w kierunku mężczyzn do tego, żeby potwierdzać swoje zdrowie, więc U może być na przykład urologiem, albo może być ulgą, albo może być uśmiechem. To jest, najważniejsze jest to, żeby znaleźć sobie taki dzień w roku, bo to jest, każdy sobie wybiera jaki chce, po to, żeby pójść potwierdzić zdrowie u lekarza. I tak technicznie, jak sobie myśleliśmy, gdzie zapraszać panów w tym roku, to właściwie wyszło nam, że do lekarza pierwszego kontaktu, ponieważ najczęściej panowie ich nie znają w ogóle, to znaczy nie wiedzą, gdzie on jest, jak się nazywa, nie znają się nawzajem. I tak pomyśleliśmy, że może ten pierwszy krok będzie taki. No. A potem mamy nadzieję, że lekarz pierwszego kontaktu po zbadaniu danej osoby pokieruje na badania, które są potrzebne albo nie są potrzebne. Ale to no będziemy... są potrzebne, żeby potwierdzić zdrowie. Ale że oceni po prostu jakie. Ale to jest ciekawe, że mówisz, że rzeczywiście mężczyźni często nie znają tego lekarza pierwszego kontaktu. I nie wiem, może się mylę, ale mam takie wrażenie, że jednak kobiety mimo wszystko częściej to swoje zdrowie potwierdzają. Tak, znaczy przy okazji tej całej dyskusji faceci, kobiety i tak dalej, to mnie trochę rusza ten antagonizm taki, że kobiety to tak, a faceci to tak, albo bo nie jest tak, że wszystkie kobiety chodzą regularnie się badać. No tak, to jest generalizacja. Wiedzą, a faceci to w ogóle żadni nie chodzą się badać. Znam takich, którzy chodzą co pół roku na przykład. I to jest wszystko ok. To chodzi tylko o to, że jakby w tym roku zrobiliśmy to trochę na zasadzie parytetu, bo do kobiet jest skierowana większość kampanii profilaktycznych. My chcieliśmy zaakcentować to, że to jest też przekaz skierowany do mężczyzn. Zawsze to zresztą robimy od samego początku. Tam jest zaproszenie na dzień na U, który potrzebny jest każdej i każdemu z nas. Nie?
I to, tylko, że to jedno zdanie na końcu niekoniecznie wybrzmiewa i tutaj chcieliśmy, żeby ten akcent był silniejszy, dlatego sobie wymyśliliśmy Stańczyka, który jest zadumany jak facet, który jest czerwony, więc go dobrze będzie widać i który śmiesznie wygląda w tej swojej pozie, jak przemierza Warszawę. I w tej roli Krzysztof Zalewski, no bo właśnie, mówimy o Stańczyku, czyli mówimy o waszej tegorocznej kampanii, kampanii, którą możemy zobaczyć w autobusach warszawskich, w tramwajach, w internecie oczywiście. Nawet duże stacje telewizyjne go retransmitowały, z czego się bardzo cieszymy i dziękujemy. I zapraszamy do dalszej transmisji. Tak, polecamy się. Polecamy się do współpracy, natomiast właśnie, ta kampania, już trochę o niej opowiedziałeś. A Olga, jak to z twojej perspektywy wygląda? Oprócz tego, że byłaś zapracowana nią strasznie. Z mojej perspektywy odpoczywam. Ale to też jest część profilaktyki, tak? To jeżeli mamy w życiu jakiś większy wysiłek, to dobrze potem mieć równowagę i trochę odpocząć. Natomiast rzeczywiście w przypadku tegorocznej odsłony Dnia na U, jak zaczęliśmy myśleć o całym pomyśle, kogo tym razem, kogo zniknąć, kogo wysłać na badania, to tak jak Jacek wspomniał, ten najbardziej zadumany mężczyzna wydał nam się idealny i jesteśmy bardzo wdzięczni, że Muzeum Narodowe zgodziło się współpracować i to w dodatku zgodziło się współpracować w bardzo szerokim zakresie, bo we wtorek, dzień przed kampanią, przed rozpoczęciem kampanii, obraz ze Stańczykiem zniknął. To znaczy podwiesiliśmy w galerii w Muzeum Narodowym obraz Stańczyk bez Stańczyka. Naprawdę nie było to dla nas takie oczywiste, że muzeum się zgodzi na zdjęcie najdroższego obrazu w Muzeum Narodowym po to, żeby zawiesić kopię pozbawioną bohatera. Ale się okazało, że to nie jest skostniała instytucja, bardzo fajnie nas tam przyjęto i zespół komunikacyjny bardzo świetnie sobie z tym poradził, brawurowo właściwie tam działając wewnątrz organizacji, że tak powiem. Wszystko się odbyło bezpiecznie, skutecznie i bardzo fajnie. To, co też bardzo mi się podoba w tegorocznej kampanii, to, że mieliśmy bardzo wielu świetnych mężczyzn, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym spocie. Tak jak Jacek wspomniał, albo ty, Krzysztof Zalewski. Który się okazał świetnym aktorem. Tak, wcielił się. A on grał zresztą w filmie, taki nawias zrobił, o Kalinie Indrusik. O, tak, okay. Tak. On tam miał jakąś taką rolę partnera. Czyli był przetrenowany, to bardzo dobrze. Z doświadczeniem, tak. Bardzo dobrze. Tak, Krzysiek rzeczywiście świetnie wcielił się w rolę Stańczyka. No a poza Krzysztofem i Michał Żebrowski, i Oliwier Janiak, i Mateusz Damiński. Dokładnie. Prezydent Trzaskowski. Tak, i to jest kolejne partnerstwo, za które jesteśmy wdzięczni i z którego jesteśmy bardzo dumni, bo rzeczywiście prezydent Trzaskowski od wielu lat obejmuje patronatem honorowym nasze kampanie Dnia na U. Zresztą też w Urzędzie Miasta wszyscy pracownicy mają dodatkowy czas na przeprowadzenie tych badań. No a w tym roku dodatkowo zdecydował się wziąć udział w spocie, co dodało dużo temu filmowi. I też bardzo często dostajemy taką wiadomość: pan prezydent wziął udział w spocie. Wow! Więc chyba jest najpopularniejszym influencerem tam. Tak, Więc to jest naprawdę dla nas wspaniała możliwość zgromadzenia tylu, kolokwialnie powiem, fajnych mężczyzn, którzy chcą się zbadać i chcą dać swoją twarz temu badaniu i potwierdzaniu zdrowia co roku. Jeszcze bym dodał, że tam były też fajne kobiety. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że fantastyczne kobiety, bo o profilaktyce mówimy dla każdej i każdego z nas, bo Mary z Polski, która tu u nas ostatnio była. Mary i już kolejny raz, zresztą Lara Gessler, z którą tam jest w scenie też już nie któryś pierwszy raz. Tak. Marta Wierzbicka, no i Katarzyna Herman, która zagrała
Wspaniałą. Po prostu tak otworzyła cudownie ten film, że naprawdę byliśmy przeszczęśliwi. Pustoszkę. Naprawdę warto dla tych pierwszych scen obejrzeć spot. Spot jest bardzo, bardzo taki artystyczny, filmowy, bym powiedziała nawet, ale rzeczywiście on zwraca uwagę i tak jak mówiłaś, że ty dostajesz bardzo dużo wiadomości, że o, widziałam w autobusie, widziałam w metrze, to rzeczywiście to znaczy, że działa. Że działa, że dociera i że przypomina, hej, zróbmy badania, pójdźmy do lekarza, sprawdźmy to zdrowie. I właśnie, sprawdźmy zdrowie, potwierdźmy zdrowie. Dlaczego jest taki lęk i obawa przed tym potwierdzaniem zdrowia? I może niechęć? No nie wiem, to trochę jest pytanie do psychologa, chociaż my to widzimy i dla nas to jest dosyć oczywiste, że tak jest i dlatego trochę nas, nawet nie trochę, irytują nas kampanie społeczne, które dodatkowo podsycają ten lęk i które straszą przed... Właściwie próbują zachęcać do badań za pomocą reklamowania tego, że się wykryje chorobę w człowieku, nie? Znaczy, że jak się wcześniej złapie, no to wtedy można skuteczniej leczyć. I to na głowę to jest logiczne nawet, ale tak na emocje to nie działa zachęcająco, więc dlatego my zachęcamy po prostu do potwierdzenia zdrowia. Niech lekarz sprawdzi, co tam się dzieje, a nie mówmy o tym, że jak pójdziesz się zbadać, to może ci znajdą raka we wczesnej fazie i wtedy masz szansę wyzdrowieć, znaczy być wyleczonym, nie? No właśnie, takie bazowanie na strachu zupełnie. Tak, znaczy to, ponieważ są bardzo duże pieniądze wydawane na tego typu kampanie, no to do tego w nas to budzi jakieś negatywne emocje faktycznie. Mamy nadzieję też, że wraz ze zmianą władzy to się może trochę zmieni i będą jakieś mądrzejsze przekazy profilaktyczne. Których bardzo potrzebujemy. I... Tak. I to jest ta luka systemowa, którą wy po raz kolejny uzupełniacie. Mhm. Olga, wspomniałaś o tym, że rzeczywiście w Urzędzie Miasta w Warszawie pracownicy mogą wziąć ten dzień na uwolny, ale wiem, że to nie jest jedyna instytucja i placówka, w której z takiego dnia mogą skorzystać. Jak ten program, bo chyba mogę to nazwać programem, ma się w praktyce? Tak, bo rzeczywiście projekt Dzień na U to ma dwie odsłony. Jedna to jest kampania, którą co roku przypominamy o sprawdzeniu zdrowia, plus w tym roku udało nam się dzięki naszemu partnerowi Nationale Nederlanden przeprowadzić, no, oprócz kampanii, również letnią odsłonę, gdy pojechaliśmy medbusami do 5 miast w Polsce i tam pomagaliśmy potwierdzić zdrowie. Natomiast ta druga część programu, projektu, to jest program Dzień na U i to jest program, który jest skierowany do pracodawców, którzy mogą swoim pracownikom, którzy przystępując do programu, mogą swoim pracownikom przekazać taki dodatkowy dzień właśnie na zrobienie badań profilaktycznych. I to, co nas bardzo cieszy, to, że przez ostatnie kilka dni właściwie koleżanka, która u nas zajmuje się programem, mówi, ja nie pamiętam, kiedy tyle firm się zgłosiło. Do momentu startu tegorocznej edycji kampanii mieliśmy w programie 43 firmy i 34 tysiące pracowników, którzy taki czas na dodatkowe badania dostają od swojego pracodawcy. No a teraz jest już więcej rozmów, bo minął tydzień od startu kampanii, więc pewnie jeszcze żadna dodatkowa firma nie wprowadziła programu. Natomiast wiele z nich jest zainteresowanych, więc liczymy, że będzie jeszcze więcej osób, które będą mogły takie badanie wykonać w godzinach pracy. No właśnie, to jest ważne, że nie muszą brać dodatkowego dnia, powiedzmy tak, robić tego po pracy, gdzie często tego czasu po prostu nie ma. I żeby to nie była kolejna wymówka, że nie potwierdzam zdrowia, no bo nie mam czasu, bo myślę, że to jest taka najpopularniejsza. To prawda. Spory procent z nas, spory procent z nas wskazuje brak czasu jako ta podstawowa bariera. Dlaczego nie robisz badań? A wiesz co, nie mam czasu, ważniejsze rzeczy są teraz. Więc staramy się na to znaleźć odpowiedź i ten czas po prostu dajemy.
Tak, no to tak trochę był jakby koncept tego dnia na U jest właśnie taki, że on jest o czasie, nie? Znaczy on jest o tym, żeby sobie wziąć ten czas, zabezpieczyć czas dla siebie i zrobić te badania. To zresztą, nie wiem, bo tak mi się przypomniało teraz, jak agencja, która pracuje dla nas, DDB Warszawa, przyszła z tym pomysłem kilka lat temu. I to był taki pomysł właściwie na zmianę systemową, to znaczy tak, żeby wprowadzić takie prawo. Nam się to wydawało te kilka lat temu przynajmniej jakieś takie za duże na nas. Egzotyczne, że my jesteśmy za mali, żeby się kopać z koniem, czyli z polityką. I przerobiliśmy to właściwie na kampanię społeczną, w której zachęcamy ludzi do tego, żeby sobie, bo jednak cały czas u nas jest tak, że to trochę bardziej od nas, obywateli, zależy, czy sobie poradzimy w tym kraju, czy nie. I to się udaje skutecznie robić, a jednocześnie zapraszamy pracodawców, firmy, które mają swoich kilkunastu pracownikom, kilkudziesięciu pracownikom, kilkuset, czasami kilku tysiącom, bo to są różne firmy, jakby różnej wielkości, dają dni wolne właśnie po to, czasami czas wolny, nie? No bo to czasami są godziny jakieś, ale dają ten czas na badania po to, żeby właśnie dać sygnał taki, że się interesują zdrowiem pracownikom, że zależy im na tym, że ułatwiają im to. I pokazują, że to jest temat w ogóle. I że warto na ten temat zwrócić uwagę. Wspomniałaś też, Olga, że podróżowaliście po Polsce i te podróże wiążą się ze spotkaniami z ludźmi, z rozmowami. No też rozmawiacie z różnymi firmami. I jakie to są rozmowy, jakie wnioski z tych rozmów możecie wysnuć? Pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to było takie pozytywne zaskoczenie, gdy tłumaczymy, gdy mówimy, że ten dzień na U to jest czas na potwierdzenie zdrowia. Ten switch, to takie zmiana myślenia o badaniach profilaktycznych z szukania choroby na potwierdzenie zdrowia, to jest, tak, kiedyś była taka bajka, pomysłowy Dobromir. Taka prosty pilka, pomysł. Tak, skakała i miał objawienia. No to właśnie takie mam wrażenie, że takie momenty, to znaczy takie momenty mnie spotykały, gdy rozmawiałam z osobami, które przychodziły do nas do Medbusa. Dla nich zmiana podejścia do tego, jak myślą o badaniu, zmiana myślenia o badaniach, było takim mikroobjawieniem. Takim przełomem. Przełomem. Zresztą teraz sobie przypomniałam, że my w zeszłym tygodniu, oprócz tego, że uruchomiliśmy kolejną edycję kampanii, byliśmy też w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, w którym odebraliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską właśnie za kampanię Dzień na U. I też to, co dla osób, z którymi tam rozmawialiśmy, to były osoby z całej Europy, które również otrzymały nagrody za swoje projekty, dla nich najważniejszą zmianą, to znaczy najważniejszą wartością tego projektu była właśnie zmiana myślenia o profilaktyce. Że nie straszymy chorobą, tylko zachęcamy do potwierdzania zdrowia. Zachęcamy właściwie do samego aktu pójścia do lekarza, żeby się zbadać. Zresztą tutaj ty opowiadałeś tą anegdotę, jak tłumaczyłaś jednemu z panów, który zapytał się, co to jest ten dzień na U, no i Olga tam tłumaczyła. Mówi, aha, czyli to jest taki dzień na uśmiech. Tak, i to nam się też spodobało. Fajne, uśmiech do swojego zdrowia, do siebie. To o to chodzi. Taki wyraz, ale rzeczywiście to, co mówicie o tej zmianie myślenia, to też w ogóle jak się mówi o zmianie, to często się mówi o tej zmianie podstawowej w edukacji, w myśleniu i to jest chyba takie kluczowe, żeby też właśnie, nie wiem, no kolejne, znaczy po pierwsze zmienić myślenie osób, które mają takie, a nie inne, ale też nowe pokolenie, żeby trochę inaczej myślało i podchodziło do tego tak na przyszłość. I czy to też dlatego ci influencerzy, czy influencerzy po prostu, dla wszystkich? Influencerzy dlatego, że to są znane twarze, lubiane, oni mają swoje zasięgi, więc ta kampania się rozchodzi trochę poza naszą bańkę, no bo my jesteśmy fundacją onkologiczną, nie? Więc nas obserwują ludzie, którzy lubią rock'n'rolla albo interesują się rakiem w ogóle, znaczy onkologią w ogóle, nie?
I to jest duża grupa, ale ograniczona, więc dla nas, szczególnie z takim profilaktycznym przekazem, jest bardzo cenne, kiedy możemy wyjść poza tą swoją bańkę i w ludzie, którzy nie wiem, do tej pory nie słyszeli o rock'n'rollu, nie myśleli o tych badaniach, nagle widzą, bo są na profilu Krzyśka Zaleskiego na przykład, nie? I widzą, że to jest jakaś wartość dla niego, więc rusza im się w głowie, że może oni też. Nie? Mhm. Także influencerzy to chyba głównie z tego powodu, czy tak. Jest jeszcze jakiś inny? Żeby mieli wpływ. Żeby mieli wpływ. Żeby influence. Influence, tak, dokładnie. No dobra, no ale podsumowując. Załóżmy, że jest osoba, która totalnie nie wie, od czego zacząć taką profilaktykę. Tak? Słyszy, mówi, dobra, chcę zadbać, chcę sprawdzić swoje zdrowie. Co mam zrobić? Pójść do lekarza. Pierwszego kontaktu. Tak. I to jest najprostsze, tak. Najbardziej potrzebne. A firma, która chciałaby wprowadzić ten program, zgłosić część, się do nas. Zgłosić się do rock'n'rolla. Do kogo konkretnie, czy po prostu na stronę i tam. Jak się zgłosi do biura, to wystarczy, znajdzie. Dorota Nawrocka się zajmuje tym projektem u nas, więc jak ktoś chce skrócić sobie drogę tam przez biurowe jakieś, to Dorota. Dorota@rock'n'roll.pl. Tak. Albo po prostu do swojego, do lekarza pierwszego kontaktu, co jest chyba taką najprostszą. Jeśli już jesteśmy blisko końca, jesteśmy, tak? Tak mi się wydaje. To ja bym jeszcze jednak wrócił na chwilę do roli Nationale Nederlanden, które prześlizgnęliśmy szybko przez ten, a właściwie im się należy jednak taki zwrot, że to jest napędzane pieniędzmi z Nationale Nederlanden. To znaczy to dzięki temu, że możemy zrobić dużą produkcję filmową, no tam nie jakąś ogromną, ale taką, ale widać, nadal, że w tym tak, filmie oczywiście. Jest jakaś jakość. Pojechać autobusami w 5 miast we wschodniej Polsce, no to jest dzięki zaangażowaniu Nationale Nederlanden, więc to bardzo cenne jest dla nas. Dziękujemy. I bardzo ważne też dla was, ale też dla nas jako dla społeczeństwa całego sobie myślę, prawda? Tak, wydaje mi się, że tak. Tak, także dziękujemy partnerom wszystkim. Też zapraszamy raz jeszcze różne stacje telewizyjne do promowania. Zawsze. A państwa do przede wszystkim sprawdzania swojego zdrowia, zaglądania na profile rock'n'rolla, no i tego uśmiechu, który pod tym usie może też kryć. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. Dziękujemy, do widzenia.